Kolejne pytanie w sprawie rozpoczęcia prac na linii nr 71 Ocice - Rzeszów związanych z jej elektryfikacją i przygotowania harmonogramu zamknięć torowych na tej linii na 2019 rok. Do ministra infrastruktury zadają posłowie Wojciech Buczak i Zbigniew Chmielowiec. Jako pierwszy pan poseł Wojciech Buczak, bardzo proszę. Dziękuję pani marszałek. Panie ministrze, Wysoka Izbo. Nasze pytanie dotyczy bardzo ważnej linii kolejowej łączącej Rzeszów z Warszawą, a dokładnie elektryfikacji linii na odcinku Rzeszów-Ocice. 16 listopada bieżącego roku podczas kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa została uroczyście podpisana umowa między PKP PLK i PKP Energetyka w obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, też zarządu spółek. Ta umowa zakłada, że w latach 2019-2021 będzie przeprowadzona elektryfikacja linii 71 na odcinku Rzeszów-Ocice. Te prace będą finansowane z budżetu państwa. Koszt nie taki znów duży, bo 67 milionów na odcinku 60 kilometrów będzie założona nowa trakcja. Wiele lat trwały zabiegi samorządowców, parlamentarzystów, żeby właśnie te prace zostały przeprowadzone. To teraz spotkało się z życzliwym podejściem Ministerstwa Infrastruktury, w ogóle polskiego rządu, też zarządów spółek kolejowych. I bardzo za to dziękujemy, ale też pojawia się pytanie, czy, no bo rok 2019 tuż, czy te prace są realne do przeprowadzenia, jakie są już przygotowania poczynione, konkretnie w którym miesiącu 2019 roku rozpoczną się prace związane z elektryfikacją tej linii. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, panie ministrze. Dziękuję. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan Andrzej Bittel. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie posłowie, dziękuję bardzo za pytanie dotyczące rozpoczęcia prac na linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów dotyczące kwestii związanych z elektryfikacją i harmonogramem. Chciałem na początku powiedzieć, że Krajowy Program Kolejowy, który realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości do roku 2023, zakłada wydatkowanie środków w rzędu 67 miliardów złotych na wiele inwestycji infrastrukturalnych w korytarzach TNT, ale również na takich liniach kolejowych, których należy przywrócić pewien standard, czy dołożyć starań, żeby pewien standard, jakim jest elektryfikacja, występował. I rzeczywiście pan poseł jest doskonale poinformowany, choć pewne niuanse muszę doprecyzować, jak to zawsze w życiu jest. Umowa została zawarta 16 listopada 2018 roku na kwotę 67 milionów. Zadanie przewidziane do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj w okresie listopad 2018, marzec 2021. Jest ono realizowane w ramach projektu prace na linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów finansowanego ze środków krajowych, tak jak pan poseł wspomniał, którego łączna wartość wynosi blisko 120 milionów złotych. Realizacja w latach 16-21. Celem projektu jest zwiększenie oferty przewozowej, zwiększenie niezawodności usług transportowych realizowanych przez kolej, poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego. Efektami projektu będą podwyższenie standardów technicznych linii, poprawa bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, poprawa jakości usług, poprawa przepustowości. Po podpisaniu rzeczonej umowy, rzeczywiście w takich warunkach wyjątkowych, był na kongresie 590, wykonawca zobowiązany został w pierwszej kolejności do aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie rozmieszczenia konstrukcji wsporczych, uwzględniając lokalizację również projektowanych podstacji trakcyjnych. Po zatwierdzeniu przedmiotowych projektów wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych. W związku z tym, że jednym z głównych kryteriów przetargowych było skrócenie czasu okresu zamknięć torowych, wykonawca zamierza zmobilizować wszelkie możliwe środki w celu przeprowadzenia pracy na całej długości linii w tym samym czasie, tak aby wywiązać się z zadania w czasie określonym umową, ale także sprostać
temu swojemu parametrowi wskazanemu w ofercie, czyli wykonywanie zamknięć torowych na okres 1500 godzin w cyklach po 10 godzin dziennie. To jest ten bardzo ważny element tego przedsięwzięcia, który mamy przed sobą. Jeśli jakieś nie wyczerpałem, to... Panie ministrze, dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Zbigniew Chmielowiec. Szanowny pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo, ja mam bardzo krótkie pytania, także bardzo bym prosił, żeby pan minister nie odchodził, szkoda czasu. Czy został przygotowany harmonogram zamknięć torowych na linii 71 w 2019 roku? Bo dochodzą przynajmniej do mnie takie informacje, a jestem tym bardzo zainteresowany, bo moje rodzinne miasto Kolbuszowa jest na tej trasie. Na trasie linii 71, która ma być elektryfikowana. I czy prawdą jest, że zamknięcia torowe na linii 71 zaplanowane na rok 2019 zostały odwołane? Jeżeli tak, to jakie są tego przyczyny? Dziękuję. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan minister Andrzej Bittel. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Panie pośle, potwierdzam, pierwotnie zamawiający planował zamknięcia torowe od 3 marca przyszłego roku. Natomiast po dokonaniu weryfikacji, po dokonaniu wyboru wykonawcy i w związku z tym weryfikacji harmonogramu prac, uwzględniając też ten maksymalny czas zamknięć wskazany w ofercie przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa, harmonogram został dostosowany tak, aby w pierwszej kolejności prowadzić prace niewymagające zamknięć, czyli przebudowę kolizji infrastruktury elektroenergetycznej. I w związku z tym na ten moment taki harmonogram działań wygląda w sposób następujący. Rozpoczęcie realizacji robót zasadniczych planowane jest w okresie od lipca 2019. Zamknięcia torowe, te o które pan poseł pyta, planowane są w następujących okresach. Od lipca 2019 do września 2019 dla pierwszego zakresu prac. W tym okresie zostaną wykonane fundamenty słupów sieci trakcyjnej i częściowo konstrukcje wsporcze. I w okresie marzec-kwiecień 2020 ukończenie robót w końcowej fazie budowy podstacji trakcyjnych. Zakończenie rzeczowe umowy na elektryfikację zaplanowane jest na marzec 2021. I zakładamy, że dzięki tym działaniom pociągi w trakcji elektrycznej będą mogły pojechać na zelektryfikowanej linii według rozkładu jazdy na 2020-2021. Także w związku z tym, że jest ten parametr do oceny oferty niezwykle istotny, skrócenie czasu zamknięć, to też mamy ten efekt krótszego zamknięcia. Dziękuję bardzo.